Dobra, stopień sprzężenia mam obliczony. Wyszło mi bodajże 9,1 do 1, coś takiego. Tłok teraz ma pojemność w klęsłości 1,1 ml, a squish ma 3 coś ml, jakoś tak. Ale to macie tutaj na grafice, bo dałem już o tym post. Pierścienie mamy założone, obrócone co 120 stopni. Pierścień olejowy po kilka milimetrów przy mijaniu na sprężynie, ale to już macie o tym filmiki inne. Oczywiście cały tłok nasmarowany, jak i cylinder pod pierścieniami również nasmarowany, także najpierw sobie założymy tutaj tulejki ustalające, także jedna na dole w tym miejscu, druga u góry w tym miejscu, zawsze one będą od strony łańcuszka rozrządu w tych silnikach 139 QMB. Zakładamy cylinder, tłoczek wciskamy. Między gładzią cylindra a tłokiem mamy pasowanie 0,03. Nadmiar oleju zaraz nam tu zleci. Tutaj coś podłożymy, a tutaj mikrofibrą zbierzemy ten nadmiar oleju, żeby nie bałaganić. Zaraz ktoś mi napisze, że brudny olej do świeżych części. Tak, używam używanych olejów do składania, nie używam nowych. Ok, teraz nie widzicie tego. Teraz muszę sprawdzić, czy łańcuszek nie spadł mi z zębatki, czy dobrze na niej siedzi. I w tym momencie wkładam sobie dolny ślizg. To już mówiłem wcześniej, on musi być tak ważony, żeby się nie ruszał. Ma tam swoje zagłębienie. Tu jest stara uszczelka pod głowicą. Tu jest nowa. Tulejka do cylindra. A nie przechodzi przez szpilkę. Co to mi wysłali? Ja pierniczę. Nie pasują, a miały pasować. To trzeba stare założyć jakoś. Teraz tulejki ustalające. Jedna jest tutaj na dole. Druga jest tutaj u góry. Ale fajnie, jakby one jeszcze chciały wejść. O, tak. I ta, co jest na dole. Tak, potem to się skręci. Łańcuszek. No, niestety muszę użyć tych starych, bo widzieliście, co z tymi nowymi się dzieje. Po prostu nie wchodzą do środka. Teraz głowica. Tylko łańcuszek tu trzeba sobie w ten sposób dać i głowicą to docisnę. Te tulejki wejdą na swoje miejsce. No, prawie że pasuje, prawie że. I teraz nie wkładam starego wałka, tylko wkładam używany wałek, ale w dobrym stanie, i używany mostek też w dobrym stanie, co kupiłem kiedyś na Szerocie, jak pamiętacie. Ponieważ moje są poprzerabiane, tutaj widać dźwigienki odchudzone i ten wałek również, żeby to było lżejsze i mniejsze tarcie miało. Ok, i tutaj też tulejki. Teraz chyba po przekątnej one były. Kurde, dobrze nie pamiętam. Także czekajcie, muszę zerknąć na wałek w ten sposób. Sorry, nie. Ta tulejka tutaj i tutaj. W ten sposób. Na razie założę sam mostek, bez wałka. Tutaj trzeba będzie się posiłować młotkiem. No bo tak jak mówiłem wcześniej, są sfatygowane, nie? Te tulejki. Delikatnie pukam. Teraz sobie wezmę, skręcę to. Po to to robię, żeby tulejki mi osiadły. Bo zobaczcie, co teraz jest. Ok, co miało osiąść, to osiadło, czyli będzie żyło. Nie chce mi się czekać na kolejne tulejki, dlatego tak robię. Teraz tłok w GMP, żeby tam cecha była, punkt T. Idealnie mamy punkt T. Teraz seryjny wałek bez żadnych wycięć. Tutaj tym wycięciem można się sugerować wstępnie, a następnie tutaj cechami. W ten sposób będzie, nie? Chyba. Zobaczymy, jak skręcimy. Teraz oliwię sobie wałek. Dźwigienki
Widzicie, brudny jest ten olej, fakt, ale on nie jest aż tak brudny, żeby nie był żółty, nie? To jest olej przefiltrowany z docierania. Teraz tak, mostek, ok, podkładki. I na razie to przykręcę kluczem udarowym. Tutaj jest siła regulacji, jak się słabo wciśnie, to on słabo dokręca. Żeby ktoś mi nie zarzucił, że dopieprzam za mocno. Teraz napinacz od góry, nowa uszczelka. Napinacz rozkręcam z tej śruby, cofam, pyk, wkładam od góry śrubki. Teraz dokręcam ze sprężynką tą śrubkę. Potem dynamometryczną będziemy robić i sobie kręcę silnikiem. Tak robię z dwa obroty kontrolne. Jest fest sprężenie, to słychać. Ok, ustawiam punkt T. Mam punkt T. Cechy zgrywają się, powiedzmy. Gdy łańcuszek jest rozciągnięty lekko, napinacz go napnie, aczkolwiek tutaj te ogniwa się rozjeżdżają i wały, która idzie w tą stronę, co przed chwilą widzieliście. Ale ten łańcuszek jeszcze zostawię, kiedy indziej go wymienię. Teraz te dwie śrubki, aczkolwiek najpierw te musimy dokręcić z odpowiednim momentem. Zanim to zrobimy, dokręcimy sobie śrubę od napinacza, czyli ustawiam sobie klucz na 10 Nm. Dokręcam stopniowo. Ta śruba też 10 jest. I teraz te śruby cylindra. Najpierw sobie ustawmy 15. I dokręcamy na krzyż stopniowo. Nie wiem, słabo to widzicie pewnie. No i 18. W niektórych serwisówkach jest nawet 20 napisane, ale ja wolę na razie tyle. Jest. 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 Ok. Teraz te boczne śrubki. I tutaj ustawiamy klucz na 8 Nm na początku. Teraz ustawiam na 10. 10. 10. Piszą 10, 12, ale te 12 nie wiem. Na razie spróbuję 11. 11. No i 12. Czy się uda? Jest. Jest. Teraz trzeba wyregulować sobie luz zaworowy. Ile osób, tyle teorii, jakie luzy tutaj mają być. Ja ustawiam tutaj luzy 006, 008. Dlaczego akurat takie? Dlatego, że będę się docierać, a na docieraniu zawsze jest wyższa temperatura. A później, jak już będzie dotarty silnik, to ustawię mu po 005. Jeśli mi się podeprzą, to mi się podeprzą. Także ustawiajcie sobie luzy jak chcecie. Ale musicie wiedzieć dwie rzeczy. Większy luz zaworowy to późniejsze otwarcie zaworu oraz szybsze jego zamknięcie, ponieważ dźwigienka później napiera na zawór. A co za tym idzie? Mniejsza moc. I to jest wyczuwalne, wierzcie mi. On się ma delikatnie przesuwać, ale nie aż na tyle, żeby tutaj byliście w stanie nim pukać. I klucz zawsze lekko napieram, żeby w trakcie dokręcania nie dokręcił się jeszcze dodatkowo ten czonek. Ok, jest. W serwisówce też są siły podane, z jaką dokręcać nakrętki. Ja tym się nie sugeruję. Robię to ręcznie. Dobrze. Nowa uszczelka pod pokrywę. Znaczy się pod dekielek. Tutaj mamy dekielek. Mamy tu, czekajcie, pierdolnik. Chociaż w sumie tu w zestawie też była uszczelka. Także na razie ta z zestawu. Syf muszę wydmuchać. Wydmuchane. To wszystko wydmuchać. I nową uszczelkę trzeba nałożyć. Ona pasuje ino w jednym położeniu. Znam takich ludzi, co ją zakładali odwrotnie i później się dziwili, że im przy założeniu tego to wszystko spadało. I tutaj, gdzie macie takie punkty, wciskamy tą uszczelkę. Ona się zazębi i po obróceniu nie ma prawa to wypaść. To
Także dekiel przychodzi. W ten sposób tą uszczelkę równie dobrze mógłbym wazeliną nasączyć bądź olejem, ale ja to robię na sucho. Nie lubię później wycierać spod tego depla całego oleju, który się wylewa. Ała! To zabolało. Ok, 8 N najpierw. I teraz 10. Ok.